Wizyta w punkcie przyzłotoryjskiej nie zostawia złudzeń. Panuje tu ścisk, wolontariusze uwijają się jak w ukropie. Brakuje rąk do pracy. Przez cały dzień mamy te kolejki, prawda? Przez cały dzień też dostarczamy cały czas produkty z magazynów tutaj miejskich, więc cały czas mamy tutaj praktycznie pracę dla non-stop 25 ludzi. Sytuację ma poprawić uruchomienie kolejnych miejsc, gdzie uchodźcy będą mogli odbierać dary. Jak tłumaczą władze Legnicy, najistotniejsze, by dotrzeć do największych osiedli. W zasobach mieszkaniowych spółdzielni też mieszkają przecież uchodźcy, bo taka jest też i sytuacja, że wynajmowane są mieszkania, czy też Legniczanie wynajęli te mieszkania dla uchodźców. Chcemy, by te punkty były dystrybucji darów i zbierania jak najbliżej miejsca ich pobytu. Na piekarach prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu żywność czy zabawki będzie można odbierać, ale i zostawiać. W Domu Kultury Atrium prezes zapowiada, że spółdzielnia chce zrobić znacznie więcej, tworząc bazę, która ułatwi uchodźcom znalezienie schronienia na terenie osiedla. I już dziś zachęca mieszkańców do zgłaszania wolnych lokali i wolnych pokoi, tak aby można było uchodźców z Ukrainy w sposób bardziej trwały nimi się zaopiekować, udostępniając im takie lokale. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje uruchomić punkt w Domu Kultury Kopernik na początku przyszłego tygodnia. Niewykluczone, że na włączeniu się LSM do miejskich działań skorzystają także mieszkańcy osiedla Asnyka. Mamy drugi Dom Kultury, Agatkę na Marynarskiej i tam też. Ale to zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Szczegółowe informacje na temat nowych punktów będą dostępne na stronach obu legnickich spółdzielni mieszkaniowych. Za kilka dni znajdziemy je również na portalu miasta.